trwają inwestycje drogowe w naszej gminie. Wiele z nich dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. Powoli dobiega końca przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Łaszczowa. W ramach przebudowy zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5 metra i nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnik z betonowej kostki brukowej. Na drodze znajdą się także wyniesione nad jezdnię dwa przejścia dla pieszych, wyposażone w system aktywnej informacji wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych. Inwestycja obejmuje również sieć kanalizacji deszczowej. Koszt całej przebudowy to ponad 1 600 000 zł, a wartość dofinansowania wyniosła prawie 822 000. Trwa także przebudowa ulicy Południowej w miejscowości Bielawy. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5 metrów i nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnik z betonowej kostki brukowej. Równolegle z przebudową drogi wykonywany jest także gazociąg. Wartość inwestycji to prawie 1 782 000 zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło nieco ponad 850 000. Z dofinansowaniem przebudowano także ulicę Asnyka w Posadzie. Wykonano m.in. jezdnię o szerokości 5 metrów oraz chodnik. Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 1 147 000 zł, a wartość dofinansowania to 573 252 zł. Drogowe inwestycje na terenie naszej gminy przyjechał obejrzeć poseł Zbigniew Hoffmann. Były wojewoda wielkopolski osobiście przekazywał promesy na przebudowę opisywanych w materiale dróg. Tak skromnie mówiąc, rzeczywiście jeszcze będąc wojewodą wielkopolskim, powiedzmy, że mam swój pewien udział. Na zaproszenie pana wójta dzisiaj tutaj przyjechałem i także po to, żeby zobaczyć, jak Fundusz Dróg Samorządowych działa w praktyce, bo to jest doskonały przykład na to, jak rzeczywiście program funkcjonuje już tak w społeczności lokalnej. Nie chcę powiedzieć tak namacalnie, nie chcę powiedzieć na dole, tylko właśnie w społeczności lokalnej. Oczywiście, żeby on był dobrze wdrożony, to musi być sprawny wójt, tak jak wójt Kazimierza Biskupiego, bo jednak trzeba przygotować dobrą aplikację, trzeba przygotować dobry wniosek. Potem, jak wiadomo, decyzja należy do wojewody, a ostatecznie do pana premiera, bo przecież to on zatwierdza program. No ale wojewoda ma tutaj rzeczywiście istotny wpływ na to, a dzisiaj już jakby w nowej roli posła Rzeczpospolitej z tego okręgu wyborczego pozwoliłem sobie dzisiaj tutaj, jak mówię, na zaproszenie pana wójta przyjechać. No jestem pod bardzo dużym wrażeniem, bo to pan wójt mi tutaj zarysował mniej więcej, jak to budżetowo wyglądało i myślę, że sensowne wydanie pieniędzy, oczywiście także własnych, bo pamiętajmy, że program polega na tym, że jest dofinansowanie rządowe, ale oczywiście samorząd musi mieć wkład własny. No ale to właśnie jest przykład tego, jeżeli da się pogodzić, jeżeli ta współpraca między rządem a samorządem przebiega harmonijnie, to proszę bardzo, mamy takie efekty z pożytkiem dla mieszkańców, bo przecież po to pracujemy. To nie jest jakiś program wyimaginowany, tylko Fundusz Dróg Samorządowych, jak sama nazwa mówi, ma spowodować, że przyzwoite drogi, przyzwoity system komunikacyjny, budowa, rozbudowa i budowa dróg będzie trafiała właśnie do społeczności lokalnych. A poseł, wójt, burmistrz, prezydent, w rezultacie premier robią to po to, żeby mieszkańcom się dobrze żyło i tyle. W 2019 i 2020 roku udało się pozyskać sporą kwotę na dofinansowanie inwestycji drogowych. O tym wójt gminy Kazimierz Biskupi, Grzegorz Maciejewski. Fundusz Dróg Samorządowych jest bardzo wspaniałą rzeczą, jeżeli chodzi o budowę, rozbudowę, przebudowę obiektów drogowych i ta ulica Asnyka jest tego przykładem. Jak wiemy, w tej chwili w naszej gminie realizujemy kilka takich inwestycji. To jest jedna z wielu, bo ulica Południowa, Wola Łaszczowa, gdzie tutaj pan poseł, który był jeszcze wojewodą, wręczał tutaj nam promesy na budowę tych obiektów drogowych, ale także rozstrzygnięte teraz konkursy na kolejne trzy obiekty drogowe. Tu już mówimy o środkach finansowych przeznaczonych na drogi w granicach 8 milionów złotych. To jest potężna pula finansowa, praktycznie można powiedzieć przez półtora roku. I nadal podkreślę to, co jest najważniejsze, bezpieczeństwo. Widzimy przecież tutaj nie tylko samą jezdnię, ale także i chodniki, odwodnienie. Widzimy tutaj przejścia dla pieszych, wyniesione, które spowalniają ruch, znaki aktywne. To wszystko poprawia nam bezpieczeństwo, ale i komfort jazdy, jak i tutaj chodzenie i bezpieczeństwa dla pieszych. Na wspomniane wcześniej inwestycje została przeznaczona część pieniędzy z budżetu gminy. Radni byli w tych kwestiach jednomyślni. Jesteśmy z siebie zadowoleni, mieszkańcy również, ponieważ udała się inwestycja, była potrzebna. No, myślimy, że będą kolejne. Zobaczymy, jak to dalej się wszystko rozwinie. Radości z przebudowanej ulicy Asnyka w Posadzie nie kryją jej mieszkańcy. Głosy zadowolenia docierają do sołtysa Kazimierza Króla.
Oczywiście, że są zadowoleni, bo zresztą widać, jaka ta ulica jest, jak wygląda. Pod względem technicznym jest to wręcz przykład, jak powinny ulice wyglądać z tymi progami spowalniającymi, które są dość łagodne, a jednocześnie powodują, że trzeba się jednak troszeczkę trzeba zwolnić samochodem jadąc, żeby nie mieć problemów technicznych. Oświetlenie jest zrobione, oczywiście chodniczki, dalej ten pasek przy posesjach, gdzie widać, że można sobie posadzić tam jakieś roślinki, no wygląda to ładnie. Kolejne inwestycje drogowe, oczywiście ze wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych jeszcze w tym roku, o czym z całą pewnością będziemy Państwa informować w Informatorze Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim.